Witam serdecznie z tej strony Kosmaty. Chciałbym rozpocząć nową serię. Muszę odpocząć Tomb Raidera dwójki. Dlatego wybrałem sobie za cel, jeżeli można to tak nazwać, grę chyba, której przedstawiać nikomu nie trzeba. Tylko tym razem będzie to wersja polska, spolonizowana, spolszczona przez Browara, jak się nie mylę. Tak, zobaczymy, czy ją w ogóle skończę. Zapraszam. Ze spraw technicznych zastanawiam się, jak to robić. Myślę, że dobrym pomysłem będzie, jeżeli będę wycinał wszelkie niepotrzebne walki i skupię się jedynie na fabule. Myślę, że cała reszta jest zbędna. Zostawić można jedynie walki z bossami, może co trudniejszymi przeciwnikami. Może to nie będzie speedrun, ale możemy jak najszybciej przejść do końca od sekretów i innych ciekawostek w grze. Są poradniki i inne tego typu rzeczy. I ja chciałbym tylko po prostu zaprezentować wam grę od początku do końca. Czy to się uda? Nie wiem. Na razie traktuję ją jako taką odskocznię od Tomb Raidera, który mnie za bardzo irytuje, żebym mógł dalej grać. Także zapraszam. Na początku sławne intro. Nastrojowe. I tak dalej. Tak się zastanawiam, czy na wzór tego, co mi Wirgiliusz, podkładać włosy pod cię, czy lepiej nie.
pierwszym odcinku podkładam, zobaczymy co z tego wyjdzie. Hej, nowy Randall! To jest Cloud, zwany później Kosmatem, żeby nie było. Jak widzimy, Cloud składa się z dwóch rąk, dwóch nóg, głowy, szpiczastych włosów i parę oczu. No i dwóch fajnych butów. Nic więcej, nic mniej. Taka mała, śmieszna postać. A taki ogromny wpływ miała na świat elektronicznej rozrywki, zwłaszcza na postrzeganie japońskich RPG-ów, właśnie u nas w Europie, w Ameryce, na całym świecie ogólnie. Dobra, no to lecimy. Zdobyłem napój. Świetnie. I jeszcze jeden napój zdobyłem. O, biegną, idą z pałą, drugi widzą. No i mamy walkę. No i zasady są proste. Atak, magia, używanie się. I będziemy tracili punkty magii. Dlatego wykończymy wojskowych. I zwykłym szlagiem. A tak się cieszy kosmatem. Machę sobie takim dwumetrowym mieczem nad głową. Awansowałem. Aż nie wolno. Widzicie, nic nie wynalazłem. To granie. Trafiliśmy w okolice reaktora. To naprawdę służyły w Soldier? Nie codziennie spotyka się was w organizacji takiej jak Avalanche. Soldier? Przecież nasi wrogowie. Co on robi z nami? Avalanche? Raz Jesse. On służył. Soldier. Odszedł. Teraz jest jednym z nas. Nie słyszałem twojego imienia. Kosmatem, tak? Ja jestem. Nie obchodzi mnie, no. Jak się nazywacie? Teraz po robocie. Zaraz po robocie znikam to. Co wy ten diabeł robicie? Mówię wam chyba, żebyście nie poruszali się w grupach. W naszym celu jest północny reaktor Mako. Spotkamy się na moście przed nim. Jeżeli naciśniesz klawisz kierunku, jednocześnie skanie przycisk anuluj, możesz biec. Ustawiony pierwotnie pod X. Chłopie, o czym ty do mnie nie rozmawiasz? No to tam mamy się udać. No to nie ma sprawy, idziemy.